powiedz mi szczerze, przejechałeś to jako pasażer czy jako kierowca? Kierowca. Współczuję. Żartuję oczywiście. Wszystko... Wracamy pojutrze, więc nie ma czego współczuć. No to piąteczka! Kto jest faworytem? Ale ty pierwszy. Koro. Moim zdaniem Koro, ale liczy na rybę. Koro. Myślę, że Koro ma przewagę, ale jest dużo freestylerów, którzy mogą zaskoczyć. Na przykład? Na przykład Kas, który nie nawijał rok, może zaskoczyć Ryba, który wygrał w WLW. Najbardziej to mi się podoba publika w Bielsku, bo jest zawsze zajebista i generalnie klimacik jest kozacki. Byłem na każdej, prócz pierwszej, i każda była kozacka. Przyjechałem tutaj ja, przyjechała moja siostra znana jako siostra Rybsona, mój tata Ryba, moja siostra przyjechała z chłopakiem, więc jest to naprawdę bardzo fajne wydarzenie dla całej rodziny. To wyszedłem do tej publiki i mówię, co ja tu robię w ogóle, wiesz, odcięło mnie od panczy. Rider wygrał, ale było to świetne takie, wiesz, przetarcie we freestylu. Gdzieś tam potem z ziomalami próbowałem u siebie na osiedlu, rzucaliśmy te freestyle. No i tak się złożyło, że Pueblo z któregoś razu to zauważył, gdzieś tam poszła taka gadka. Ja mówię, no dlaczego by nie spróbować być jurorem? Jest mega atmosfera, ja uczestniczyłem w wielu bitwach, nie jako zawodnik, ale jako widz. Kocham freestyle, mam zajawę na to, nawet z Filipkiem kilkukrotnie rzucaliśmy freestyle, także to jest moja zajawa i cieszę się, że tu dzisiaj jestem. Co mnie zaskoczyło? Cztery na pewno mnie zaskoczył, to znaczy inaczej. Wiedziałem, że potrafi tak, jak to zrobił, natomiast nie wiedziałem, czy będzie potrafił się przełamać. To mnie zaskoczyło. No i zaskoczył mnie Joey, gdy ściągnął koszulkę i spodnie, to mnie zaskoczyło, nie spodziewałem się. I to jest obca ściera! Jesteś jak Rihanna, z tęką umbrella, ty! Ja mam tutaj to miejsce, bo teraz ty kwanczy, leci testy i cały czas lecę hamą! Ja... Dobra, u nich na chacie się dzieją cuda! U niego leją budę, u niego leją budę! I to jest... Patrząc z perspektywy paru miesięcy, myślę, że Koro jest zdecydowanym faworytem. Aczkolwiek mam cichą nadzieję, nie żebym źle życzył Kornerowi. Po cichu liczę na to, że ktoś zaskoczy i postawi mu się, po prostu. Na przykład? Fajnie, jak to był 4, myślę, że Joey też będzie w stanie to zrobić. Joey odpadł. Moje co jest proste, masz forse i fajn w Polsce, ale nigdy nie będziesz freestyle'owcem. Przechodzi kurwa do historii, zróbcie się! Ja wiem, kto na pewno znajdzie podwójny rym do tego. Ciężko będzie? Pytanie jest do ciebie. Starczy na baraż, podwójny. Gramy tak zaraz. Od zaraz masz baraż, proszę bardzo.